Później była wybrana z najwyższego punktu, linia ucho, no prawie ucho, tylko najwyższego. Nie był przesunięty ten punkt do, jak przy ośmiokącie, tylko jest z najwyższego punktu na głowie. Czyli widzicie, on się kończy gdzieś na wysokości tej przestrzeni. To samo jest z drugiej strony. Ok. I później był przyłożony grzebień do początku linii zarostu włosów i tam, gdzie się kończy grzebień, był wybrany półokrąg. To samo z drugiej strony. I od tego punktu, gdzie jest idealna linia prosta, był wybrany z najwyższego punktu element trójkąta, czyli tak na szerokość, jakbyśmy przyłożyli grzebień do czoła i przyłożyli grzebień do skroni, będziemy mieć wybrane grzywkę. Ok? Mogę tutaj? Tutaj są jakieś pytania, już zaczynają się tutaj sypać, także super, dziękuję. Dla osób najbardziej aktywnych, tak jak mówiłem, wysyłamy tam magazyn estetyki. Możesz przeczytać to pytanie. Jest tam jakieś pytanie takie duże? Jest. Pani Izabela Kurczyńska, witam, właśnie co dołączyłam. Słyszalność trochę gorzej, słychać jak pan oddala od główki i... Dobra, to słuchajcie, ja tutaj może jeszcze zobaczymy. Może gdzieś tu, o jeszcze teraz, czy powinno być. Ewentualnie ściszymy muzykę, która tutaj jest z nami, więc... Tak żebyście... To właśnie dajcie znać takie elementy, czy dobrze widać, czy dobrze słychać, ja ewentualnie będę głośniej mówił. Czy wszyscy mają takie odczucia, jak tam ta pani gadanie? Pani Izabela. Jak pani Izabela, czy... Dajcie znać, jak to będzie ok, to ruszamy, jak nie, to ja po prostu będziemy, nie wiem, głośniej mówić, albo... Pan Łukasz Piotr Janik, czyli wszystko, co spięte, golimy maszynką, a resztę zostawiamy? Łukaszu, to by było za proste. To by było za proste. Trochę popracujemy dzisiaj kreatywnie. Będziemy pracować z różnymi technikami, dyskonekcjami, ale to wszystko, co tutaj będę pokazywał, będziecie mogli sobie wykorzystać w grzywkach, w cieniowaniach włosów kręconych, w przejściach na przykład budowania wielkości, technikach spłaszczających, także będzie troszeczkę miksowania. Tutaj zostawiliśmy jeszcze te pejsy, bo też trochę chcę troszeczkę modowo i wiecie, jak ona teraz troszeczkę pełniejsze te włosy, czy gdzieś przy twarzy, gdzieś grzywki też dłuższe, więc też jakieś te elementy zostawiam. Fajnie, że te tendencje modowe żeśmy pokazywali już jakiś czas temu, aczkolwiek może ktoś wyłapie sobie jakiś drobny trik, bo oczywiście te formy też będą awangardowe, nie każdemu możemy to zrobić. 80% naszych klientów to formy klasyczne. Czyli przywitali się, czy jest ok z głosem? Tak. Słychać i widać, jest ok. Pani Joanna Jaska, witam i pozdrawiam. Jaksa, może. Jaksa? Tak. Widzisz, że nawet wiem, kto mnie ogląda. Słuchajcie, od czego zacząłem szerzenie, bo przed chwileczką jeszcze tutaj obciąłem dwa elementy. Na elemencie do części całka, gdzie się kończy element, możesz tutaj podejść. Czyli dokładnie za linią ucha. Wybrałem sobie pierwsze pasmo, które było ostrzyżone w horyzoncie. I tutaj je ostrzyłem. Nie wiem, czy to widać. To jest moje pierwsze pasmo, które sobie wyznaczyłem. Z jednej i drugiej strony zrobiłem takiej samej długości. Wyznaczając sobie na grzebieniu, odznaczyłem jeden element. I drugi połączyłem punkt z punktem, żeby mieć kontrolę. Moja pozycja stania dokładnie była za linią ucha. Czyli stałem na wprost tego pasma. Naprężyłem te włosy do góry. Idealnie je ostrzygłem, cofając jeszcze nożyczki do tyłu, żeby nie popychać w ten sposób. Pani Bernadetta Rudnicka, witam. Cześć Bernadetto, witam cię serdecznie. To samo wykonałem z drugiej strony. Na tej samej wysokości, stojąc w tej samej pozycji, za linią ucha. Pobrałem sobie pasmo pierwsze w horyzoncie. I ostrzygłem sobie w tej przestrzeni. Ok? To samo zrobiłem z pasmami, które są pod spodem, wędrując ze skrótem długości, ostrzygłem jej tej samej długości. Czyli na przestrzeni mojego trójkąta, bo tutaj jak widzicie jest spięty warkocz, jest tej samej długości wystrzyżone te włosy w tym trójkącie. Pani Grażyna Kała, witam. Po co to zrobiłem? Bo zaraz będę pracował z częścią, która jest na dole. Tutaj jak zobaczycie, mam spięte włosy w warkoczu, ale mam też mocno wychodzący element krótszy. On nie jest połączony ze sobą, jest tutaj luka specjalnie. Co będę robił?
Rozdzielam moją partię, czyli zaczynam strzyżenie od części tyłu, nie od góry. I tą partię, którą mam w tej przestrzeni, będę teraz obracał klientce głowę, tak żeby im ułatwić sobie pracę. Będę wynosił te włosy, zobaczcie, oczesuję je do boku. Pani Klaudyna, czy strzyżenie nie powinno być na linii oczu? Czy strzyżenie nie powinno być na linii oczu? Nie jest to linia, wiesz? Jeśli bym strzykł linię, to na pewno bym miał na wysokości oczu. A tutaj nie pracuję z linią. I teraz co robię? Podnoszę sobie te włosy. Wyczesuję w idealnym punkcie. I odcinam je w horyzoncie. Ale zobaczcie, że przez to, że kształt głowy jest zapadnięty, ten element mi się wydłuży na tej przestrzeni. Czyli włosy znów w tej wysokości horyzonta, czyli górnej warstwy, będę pobierał. I będę stał idealnie za częścią za uchem. I wszystkie włosy będę docinał do tego punktu. Pracuję tylko do punktu, gdzie mam naprężenia. Pan Łukasz Piotr Janik. Prawidłowa pozycja główki na wysokości przepony? Dokładnie tak. Jakbyśmy podnieśli sobie, zobaczcie, mój punkt idealnie, tu jest mój punkt i zobaczcie, idealnie. Okej, okay? Ja to zrobiłem z automatu, może pokażę z tamtej strony. Dzięki temu, że dajecie, ustawiacie klientkę też na wysokości przepony, dokładnie zobaczcie, bo ja nie ustawiałem jej dzisiaj, ja już po prostu robię to automatycznie. Tu jest mój punkt przepony, a tu mam grzebień. No może jest różnica, nie wiem, pół centymetra. Dzięki temu mój łokieć nie będzie wychodził poza wysokość barku. To chodzi tylko o pozycję ciała. Okay? Bardzo ważne przy tym cięciu jest pochylenie delikatnie głowy w dół. Możecie mocniej, w zależności jak nisko chcecie wycinować te włosy. I pobranie pierwszego pasma takiego w horyzoncie. Pani Iwono Adamiec, pozdrawiam Was serdecznie. Zabusia i Panią prowadzącą. Cześć Iwonko, pozdrawiam Cię serdecznie. Zobaczcie, pasmo grubości centymetra, tak jakbym odczesał te włosy do jednego punktu. Wracam do pozycji mojego stania za uchem, czyli części środkowej. I teraz wyczesuję te włosy z przekierunkowaniem. Pokaż to też z góry. Widzicie? Te włosy są tutaj przekierunkowane do mojego punktu. Pracuję tylko do części, gdzie mam naprężenie. Zobaczcie, co się stało automatycznie. Uzyskałem wydłużenie włosa na części potylicy. Ok? To jeszcze muszę poprawić delikatnie. Wyczesuję te włosy. Pamiętam o tym, że mam pasmo gdzieś przekierunkowane. I w ten sposób. Teraz co się tutaj stało? Zobaczcie. Przez przekierunkowanie tych włosów, może tak pokażemy. Przez przekierunkowanie tych włosów automatycznie od włosów krótszych mam wydłużone włosy do tyłu. Popatrzcie, powstał mi taki trójkąt. Nie wiem, czy to widać. Dajcie znać, czy to widać. Może w ten sposób. O. Widać, okej. Okay. Twoja mama? Twoja mama za niedługo będzie tutaj jeszcze ścinać. Jest taka opcja. Jest taka opcja. Okej. Okay. Słuchajcie, co teraz będę robił? Będę pracował przekierunkowaniem. Zobaczcie, te włosy wyczesywałem w dół, zaś kolejną warstwę będę wyczesywał do góry. Rozdzielam sobie ten element na pół, tak żeby było mi łatwiej i pracować czysto. I teraz bardzo silniutkie pasma będę przenosił do mojego pasma numer 1. Czyli one się spotkają w środkowej części. Dzięki temu dolna część zostanie przeze mnie trochę wydłużona, aczkolwiek nie, no, fajnie się nie rusza. Wyczesuję. Izabela, koniecznie, pięknie widać. Tak, słuchajcie, bo informujcie, bo my jak patrzymy tutaj w telefon, to jest ciężko nam określić, czy wy dobrze widzicie, więc jeśli coś jest nie tak, a ja mogę poprawić na przykład pozycję mojego gdzieś, nie wiem, stania, albo na przykład Wiktoria gdzieś wam zasłania, bo nie pokazuje czegoś, to piszcie do nas, będzie nam łatwiej tutaj wam tłumaczyć, żebyście zrozumieli, okej? Okay? A zależy mi na takim konkretnym tłumaczeniu, zresztą kto mnie zna, to wie, że staram się bardzo dokładnie i rzetelnie przekazywać moje szkolenia, w jaki sposób wykonuję strzyżenie. Więc nadal wędruję, odczesuję te włosy, zabezpieczam sobie tą część,
Pasmo pamięci cały czas tam ze mną wędruje, bo jest ostrzeżone w horyzoncie u góry. To jest też fajna technika, którą wam teraz pokazałem. Dla, jakbyście chcieli stworzyć sobie wszędzie cięcie idealne do kształtu głowy. Więc też fajnym takim punktem wyznaczenia powoduje, że nie będziecie mieć krótszych, dłuższych włosów. Pani Iwi, drabik, czy live będzie zapisany? Słuchajcie, zawsze staramy się zapisać live'y, żebyście mogli sobie do nich wracać, więc jak najbardziej tak. Chyba, że coś Facebook nam tutaj ograniczy Pan jakoś. Pan Brandos, Peter, czy Mati jest na tacierzyńskim? Piotruś nie jest na tacierzyńskim, ale miał jakieś załatwienia dzisiaj, a ja spontanicznie w tamtym tygodniu stwierdziłem, że po pracy zrobię jeszcze live'a, żeby nie być za bardzo wypoczętym, więc po prostu miał jakieś załatwienia. Ale jest Wiki, więc też mam nadzieję, że da radę i docenimy ją za to. Słuchajcie, wracam do pozycji pozycji stania. Wycisuję te włosy. Jeśli na przykład wyniesiecie włosy wyżej, to zobaczcie, co się stanie, kiedy wyniosę włosy wyżej. Moja linia nie będzie już taka czysta. Jeśli dam też za nisko, zobaczcie, ona nie jest taka precyzyjna, jeśli chodzi o wycięcie. Musicie znaleźć punkt środkowy tego elementu i zobaczcie, dopiero w tej przestrzeni, dopiero widać bardzo solidną linię. To jest sygnał, że znalazłem punkt, gdzie były strzyżone pierwsze pasmo moich włosów. Czy rozumiecie to, co teraz powiedziałem? Bardzo was proszę o zadawanie jak najwięcej pytań, żebym nie mówił sam do telefonu, bo czuję się przez to dziwnie. A im więcej będzie pytań, im bardziej... Nie bójcie się zadawać ich też, więc... Pani Drabik, to kąt 90 stopni? Wiesz co, jeśli byśmy nie patrzyli na pochył głowy, to tak, bo teraz jest głowa... Popatrz na mnie. Głowa jest teraz tak przechylona, więc jeśli wróci klientka, to będzie miała w tej przestrzeni. Zobacz, teraz jest 90, wyniesienie w tej przestrzeni. Teraz jest wyniesienie 90, ale jak wrócimy z głową do przestrzeni, to już jest trochę pochylona. Okay? Ona nie jest na tej wysokości, czyli nadal będzie mieć troszeczkę tutaj ciężaru. Okay? I teraz to, co ostrzygłem, wyczesuję te włosy, żeby zobaczyć, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy trochę dłuższe włosy, pełniejszą tą część i włosy wycieniowane. Teraz w tej przestrzeni, da pochylę, na tym największym paśmie, zobaczcie, jaki uzyskaliśmy też cieniowanie tych włosów. Pani Agnieszka, chwałka. Powstała nam taka litera U. Możesz tutaj podejść? Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, środkowa część jest krótsza i znów jest wydłużona. To samo się dzieje na tej przestrzeni tutaj. Zobaczcie. Gdzie? Jest taka litera U. Okej? Okay. Jest tak i tak. Dzięki temu, że przenieśliśmy włosy na pochyle w jedną przestrzeń i do jednego punktu. Pani Agnieszka, chwałkę, czy wszystkie pasma docinasz do pasma numer 1? Tak, tylko mam na uwadze, że mam głowę pochyloną. To jest też bardzo ma duże znaczenie przy tym strzyżeniu. Zobaczcie, pięknie nam się ładnie wycieniowały włosy, że od bardzo krótkich do bardzo długich włosów, okej? Okay? To bardzo świetnie będzie wyglądało, jeśli chodzi, nie będzie takiego ciężaru przejść, okej? Okay? To samo teraz robię na tej części, która jest... Jeszcze chwileczkę. Pani Izabela Pawłowska Polańska, ciekawa. Czyli za jednym rzutem mam połączenie parę form, tak? Szybciutkie, fajne przejścia, to też możecie sobie wykorzystywać. Pierwsze pasmo, widzicie, ono to cały czas jest, bo widać nawet na tych włosach, które są tutaj dłuższe, jak jest spuszczę, to mam najdłuższy element, bo wszystkie włosy były przekierunkowane do boku. To samo teraz będę pracował na przestrzeni bocznego elementu, czyli muszę wyczesać te włosy do części bocznej. Muszę zmoczyć je. Z produktem Volume Up, to jest seria z Bioactive. Oczywiście marka Farmagan to jest produkt, na którym na co dzień pracuję. Pięknie pachnie, więc tak naprawdę tego produktu nie muszę reklamować klientce. Też często pytacie się mnie, jak sprzedawać produkty w salonie, co robić, żeby one się sprzedawały, a żeby klientce nie wciskać. Po prostu słuchajcie, mówcie, co używacie. Wystarczy, że będziecie mówić pięknie pachnie? Tak. Wystarczy, że będziecie mówić, co używacie.
jaki jest skład i to się samo sprzedaje. Bo efekty, jeżeli macie dobrą firmę, ona się sama broni. Czyli nie trzeba wciskać, wystarczy mówić o tym, co po prostu używacie i tylko tyle. Odczesuję, bardzo często pracuję włosy, których nie używam. Obracam głowę, żeby sobie pomóc. To tylko chodzi o to, żebyśmy pilnowali pozycji ciała. Wyczesuję włosy, znajduję mój punkt. Zobaczcie też, jak mój punkt odczesania włosów jest przylegający w tej przestrzeni. Okay? Ja go nie przekierunkowuję, tego pasma. Z góry musisz pokazać. Ja nie przekierunkowuję tego pasma w tą stronę, tylko idealnie z punktem, gdzie jest, zatrzymuję ten element. I teraz wyczesuję. Odczesuję włosy, które są... I odcinam. Pamiętam o tym, że jeszcze cofam nożyczki do tyłu. Pani Malwina Barber, hej, hej. Cześć, Malwinko. Joanna, srebro faktycznie ładnie pachnie. Dokładnie tak, pięknie pachnie. Okej, okay. Słuchajcie, teraz kolejna partia. Przytrzymuję sobie włosy palcem, wyczesuję, żeby pracować czysto. Możecie sobie odczesać te włosy do góry, żeby je złapać, okej? Okay? Ale ruch zatrzymujący, pamiętajcie, gdzie macie utrzymać. Salon Vena, świetnie widać. Cześć, pozdrawiamy salon Venę. I mój punkt. Palce też, żeby pilnować, żebyście nie przekierunkowywali. To też może spowodować inny układ. Okay? Chodzi o to, że kiedy będziemy pracować z drugiej strony, żeby zachować te same ruchy, pozycje ciała, odcięcia nożyczek, uniesienia, kąty, przekierunkowania. To wszystko ma znaczenie, jaki finalny look będzie w waszej pracy. Okay? I kolejne na wysokości niższej. Podnosimy te włosy do góry, żeby je zabezpieczyć, tylko żeby chycić. Wyczesuję ruchem i odczesującym znajduję mój punkt. O, pani się nie rusza, Krysia. Pani Izabela Pawłowska-Polańska, jaki to był produkt? To był produkt z serii Volume Up. Seria odżywka to jest do rozczesywania włosów, dodająca objętości, zwiększająca objętość. Marka Farmagan. Słuchajcie, bardzo wydajny produkt, dobry do szczeszenia, bo przy tym produkcie, jak macie tendencję włosów, które mocno wysychają, to przy tym produkcie właśnie to utrzymują wilgotność włosa. To też jest takim bonusem, który ja za to lubię. Pani Agnieszka Szewczyk, witam. Cześć Agunia, witaj. To jeszcze do nas dołączył, przywitajcie się. Może są moi kursanci, a może są osoby, które pierwszy raz mnie oglądają, to słuchajcie, będę chciał cyklicznie robić te live'y. Mam pytanie do was. Kto z was otrzymuje od nas darmowe filmiki ze subskrętów? Dajcie znać, bo tam ponad 2000 osób się zgłosiło. Do kogo dochodzą filmy? Dajcie, napiszcie w komentarzu, kto otrzymuje filmy. Tak jestem ciekawy, bo to już czwarty film wyszedł, więc całkowicie za darmo, pełnometrażowy zestrzyżeń, gdzie możecie sobie wracać do niego i całkowicie, nic nie płacąc, otrzymujecie. No i zadzie ktoś odpisze, dobra? Pani Iwona Adamiec, Krysia jakaś nerwowa, cały czas się rusza. Słuchajcie. Aleksandra Zabrowska, hejka. Cześć, Olu. Aleksandra, to Ola, nie? Tak. Dobrze. Sprawdzamy jeszcze punkty, jeśli widzę, że gdzieś jakieś elementy mi się nie uciekły spod palców. To są pani normalne. Kamila Borkowska, ja pierwszy raz. Pani Ewa Drabik otrzymała. Super. Pani Aleksandra Zaborowska również. Czyli dostajecie te filmiki. Słuchajcie, tych filmików będzie więcej niż obiecałem, bo tam mówiliśmy, że dostaniecie 4 w roku, ale już 11 zostało nagranych, więc będzie tego więcej. No i ruszam, słuchajcie, z darmowymi live'ami dla was. Zobaczcie, wszystko się ładnie zgadza, nie ma tutaj jakichś błędów. Piękny kształt. Dzisiaj wszystkie włosy z tej przestrzeni zostały przeniesione, ale przekierunkowane do jednego punktu. Czyli wyczesałem je w tą stronę, ale przekierunkowałem jeszcze do tego punktu. Pani Monika Karkosik, ja też pierwszy raz. Słuchajcie, dla osób, które nie otrzymały filmów, możecie się zapisać na subskrypcję, gdzie dostaniecie całkowicie za darmo od nas filmiki ze strzyżeń. A dla osób, które u nas się szkolą przynajmniej raz w roku, będziecie takich filmików dostawać zdecydowanie więcej w ramach współpracy za to, że... Bo wszyscy, słuchajcie, w Polsce za filmiki chcą brać pieniądze. A ja stwierdziłem, że nie będę brał za to pieniędzy. Będę dzisiaj po prostu dostawać za to, że po prostu współpracujecie z nami, jeździcie do nas na szkolenia i w taki sposób możemy wam podziękować, bo
nie każdego stać na to, żeby jeździć 10 razy w roku, ale raz w roku, jak przyjedzie do nas, takie podziękowanie dla niego. Myślę, że co sądzicie w ogóle o tym? Pan Łukasz Piotr Janik, czy to będzie alamulet? Tak, będzie troszeczkę pomieszanie tutaj stylu, ale zobaczcie, jak pięknie włosy zostały wydłużone. Tu już widać na tej przestrzeni, jakie mamy bardzo długie włosy, ale one jeszcze zostały przekierunkowane, okej? Okay? Nie zostały wyniesione tutaj, tylko one się nam wydłużają, bo jak je podniesiemy do góry, to zobaczycie, że one się również tutaj będą od krótszych wydłużały ku tyłowi. Co też jest ciekawe, że wypełni nam tą część potylicy, okej? Okay? Zobaczcie, jaki piękny kształt tutaj się stworzył. To cieniowanie, które idzie od krótszych do dłuższych. Zobaczcie różnicę długości, a strzygłem włosy w tej samej przestrzeni. Czyli przeniosłem włosy z przestrzeni tyłu do boku. I zobaczcie, jaka różnica długości. Tutaj taka długość. Ok. A tutaj, zobaczcie, dla porównania długość jest dotąd. To była pierwsza długość tutaj palca, a to jest druga. Pani Anna Stańczyk, super sprawa z tymi szkoleniami. Tak, słuchajcie, no chcemy podziękować ludziom za to, że jeżdżą do nas. To jest takie, myślę, że fair, dwie strony. Pani Aleksandra Zaborowska, kiedy szkolenie w Holandii? Słuchajcie, będziemy w październiku w Holandii, więc... I zobaczcie też, jakie cieniowanie uzyskałem. Będzie widać może w tej przestrzeni, zobacz bardziej. Na białym będzie lepiej widoczne. Zobaczcie. W taki sposób uzyskałem cieniowanie. W ten sposób ono się będzie nam rozkładało. Pan Brandos, Sebastian Cyrulo, pokaż ten VR. Pokażę, ale to... Tutaj nawet okulusy są. Słuchajcie, z VR-em jest w ogóle taka akcja, że mamy posprzedawane szkolenia aż do października. Chciałem ruszyć z tym wcześniej, dlatego tylko na razie dla osób, które mają mieć treningi 1 na 1, będą ruszały z tym. No bo nie jestem w stanie teraz zrobić, bo też no, to szkolenie jest troszeczkę cenowo droższe, więc no ale jest miazga, po prostu sprana głowa. Pani Kamila Borakowska, super sprawa z tym live'em. Moim zdaniem można się nauczyć. Oczywiście, słuchajcie, no bardzo ważne, trzeba to przerzucić na klientki, bo ja się nauczę ewentualnie na główce. Ja to samo zrobię z drugiej strony. Przenosimy włosy do boku, takie samo pochylenie, włosy odczesuję na część, na twarz, bliżej. Moczymy włosy, oczywiście ten sam produkt, który wcześniej. Pani Aleksandra Zborakowska, do kogo mam się odezwać, kto organizuje szkolenia w Holandii? Teraz będzie to napisz do nas w wiadomości prywatnej, ja ci na profilu Cyrulo prześlę ci dokładnie numer telefonu, do kogo możesz się zapisać. Także dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, to samo robię z drugiej strony. Włosy odczesuję, które mnie nie interesują, które ostrzygłem, niech sobie tam ładnie odpoczywają. I to samo robię w tej przestrzeni, pobieram sobie pasmo, włosy, które mnie nie interesują, również czesuję w dół, wynoszę. I teraz szukam mojego pasma i mojej pozycji, gdzie mam stać. Tam stałem za uchem i tutaj również będę stał za uchem. Mam moje pasmo, odcinam element. Panie Ada Łysek, czy są jakieś szkolenia dla uczniów? Czy są jakieś szkolenia dla uczniów? Słuchajcie, u nas jeśli chodzi o szkolenia, my nie mamy żadnych poziomów. Poziom podczas szkolenia jest dostosowany do umiejętności twoich. Więc jeśli zaczynasz edukację, to przygotowujemy cię ze zrozumieniem i projektowaniem twoich form rozwojowych. Czyli takim bardzo banalnym sposobem, mówiąc do ciebie, tak, przygotowujemy cię w taki sposób, żebyś etapami zaczęła tworzyć kształty, a później je sama kreowała. Pani Klaudia Warecka, opowiesz więcej o szkoleniu VR? Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, stworzyliśmy platformę edukacyjną, którą jak założycie okulary, wchodzicie do środka do prezentacji. Czyli możecie namacalnie dotknąć główek, zobaczyć mięśni w każdej przestrzeni, czaszki. No po prostu
rozwaliliśmy system. Jest to pierwsza platforma edukacyjna. Nawet słuchajcie, w magazynie Estetika jest na ten temat wypowiedź. Właśnie dlatego też między innymi chciałem, tutaj możecie zobaczyć, jakie są doznania. Nie wiem, czy to dobrze widać. Po prostu możecie sobie to obejść. 2 lata zeszło mi na stworzeniem tej platformy do szkoleń. Jest to pierwsza taka na świecie technologia, wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość. Po prostu szkolenie polega na tym, że na awatarach można trenować, wykonywać rzeczy, widzieć każdy kształt. Także kto będzie chciał, bo możemy takie magazyny wam 3 wysłać. Tu jest więcej szczegółów. Dodatkowo w tym magazynie również są kody QR, gdzieś tu z nami, gdzie możecie sobie zeskanować kod i zapisać się właśnie na te darmowe filmy, czyli te 4 filmy, które już wyszły. Więc jeśli ktoś chce taką gazetę, proszę w komentarzu napisz, chciałbym otrzymać taką gazetę. A spośród tych osób, które to napiszą, wylosujemy 3, które otrzymają magazyn Estetika. Wyślemy ją po prostu do was na adres, który nam podacie. Salon Vena, o matko, coś niezwykłego. Słuchajcie, no jest niesamowite naprawdę. To co, jakie są doznania. Dla osób, które mają problem, nie wiem, wyobraźni w przestrzeni, to jest niesamowite, naprawdę. Są takie doznania. Nie wiem, jak wam mam to wytłumaczyć. No to trzeba po prostu przeżyć. No. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś grał na takich okulusach albo miał do czynienia z okulusami, no to wie, jak to jest bardzo realistyczne. Manekiny, czyli te nasze awatary, mrugają oczami, mówią. Nie wiem, czy widzieliście filmy, który też zapowiadał, gdzie mnie skanowano i też wypowiadałem się na temat właśnie wirtualnej rzeczywistości. Na pewno będę niedługo pokazywał jakieś tam króciutkie filmiki, żeby też, żebyście zobaczyli, bo tam Piotr widziałem, że chciał. No najlepiej przyjechać na szkolenie takie i zobaczyć, jaka jest po prostu bania, bo mogę to śmiało nazwać banią, bo powiem wam szczerze, że jak byłem po pierwszej sesji, no to spać nie mogłem, bo już wyobraźnia moja tak pracowała, że to, co stworzyliśmy, że jest takie niesamowite. No i cieszę się, słuchajcie, bo jest to pierwsza na świecie taka platforma. Za 10 lat myślę, że to będzie taki standard edukacyjny, nie tylko u mnie, ale w konkurencjach. Dodatkowo dla innych firm stworzyliśmy sklep, gdzie możecie sobie tworzyć takie awatary, więc jak ktoś prowadzi z was akademię i chciałby prowadzić takie coś u siebie, no to mamy również taki sklep, gdzie można sobie takie coś zakupić. Nie musicie tracić tyle czasu, co ja straciłem na stworzenie tego. No i koszty, bo to są też ogromne koszty, żeby coś takiego stworzyć. Pan Łukasz Piotrianik, super, widzę, że świetnie, można za każdym razem wrócić do tego strzyżenia i będzie wyglądać tak samo dobrze. Tak, właśnie kontrolując te wszystkie rzeczy, Łukaszu, właśnie chciałem też pochwalić za to, że po zajęciach szkoleniu ze mną wróciliście i trenowaliście. Uwielbiam ludzi, którzy nie tylko mówią, ale też działają, więc brawo dla was, dla całej ekipy, za to, że jesteś takim szefem. Pan Łukasz Piotrianik, pytanie do okulusów. Czy są jakieś przeciwwskazania do korzystania? Osoby, które będą mieć problemy z błonnikiem, tu może być jedyny problem, ale znalazłem rozwiązanie na to również. Także jestem przygotowany dla osób, które mają problemy z błonnikiem i nie wiem, na karuzeli czasem takie osoby wymiotują albo coś, ale mam na to rozwiązanie. Stworzyliśmy jeszcze coś, gdzie nie muszą mieć okularów, a będą miały podobne doznania jak osoby, które je mają. Słuchajcie, to jest jakiś taki jeden włos mi się pojawił. Również jak wyczeszę te włosy, ja już wiem, że dwie strony mam idealnie symetryczne. Przekierunkowałem, zobaczcie, piękny kształt, który schodzi do środka i włosy dłuższe na części tyłu. Pięknie wycieniowana ta cała przestrzeń trójkątna. Czyli mam stworzoną taką bryłę. No i ona jest symetryczna, tak? Także bez męczenia się stworzyłem cieniowany kształt. To też dla osób, które mają pełniejsze, chcecie mieć pełniejsze potylice, a na przykład mają wicherki tutaj i chcecie odstawić dłuższe włosy, też świetnie wam się ta technika sprawdzi.
Ok? Jeszcze teraz tylko sprawdzę sobie ją w przestrzeni, tak jak przedtem. No i zobaczcie, bez docinania mam piękny kształt, idealnie równiutki. No musiałbym strasznie wyginać moją pozycję. Zobaczcie, jakbym musiał ścinać te włosy, żeby to ten kąt uzyskać cięcia. Okay? A tak mam, zobaczcie, pięknie, idealnie ostrzyżone włosy. I to w każdej przestrzeni, którą wezmę. I to jest świetna technika do układania. Widać ten kształt? Dajcie znać. Już widać fajny kształt, pan Brandos. Dokładnie. Bardzo szybciutko. Pozycja ciała stania za uchem. Oczywiście długości to są już wasze jakby indywidualne aspekty. Ja tutaj wróciłem krócej, chcę też zobaczyć, widzę, że te włosy lubią sterczeć, więc będzie ciekawie z tą panią. Ale tak jak mówię, pierwszy raz trzymam tą, nie pamiętam jej imienia. Kylie. Kylie. Siema Kylie. Trochę jak jej oszczygły włosy, wygląda jak mężczyzna przez nos, ale... Okej, okay, słuchajcie, przechodzimy do części, która jest u góry ośmiokątem. Będę rozpuszczał te dwa elementy, pierwsze. Mamy jakieś pytania? Pan Łukasz Piotrjanik, dzięki za pochwałę. Haha, jeszcze będą mieli mnie dość. Powtórka po świętach. No i bardzo dobrze, magic, morduj, a będziesz miał super. Pani Kasia Wyszkowska, widać. Okej. Okay. Słuchajcie, te włosy się trochę pokręciły, także myślę, że może i by były fajnie kręcone. Zobaczymy jak to, czy tylko jak wysychają. Pani Drabik, jakie piękne podziały, staranne. Ktoś się tutaj przyłożył, bo to nie ja, słuchajcie, bo ja wracałem z Rzeszowa, dzisiaj też tam przyjmowałem klientów. Także niedługo, słuchajcie, zobaczycie mnie też na ekranie TV. Ale nie mówię wam więcej szczegółów, za niedługo będziecie mnie mogli zobaczyć w telewizorze. To do Piotra Brandosa. Czy moje strzyżenie będzie kosztowało 5000 zł? Bardzo bym chciał, aczkolwiek nie. Chyba, że królową Jadwigę będę ścinał, Elżbietę albo jakąś inną. To może wtedy jej tam przywalę cenę. Słuchajcie, tak na poważnie. Przechodzę teraz do pierwszego elementu, który będzie na środku, że będę chciał pracować symetrycznie. Mimo tego, że wybrałem tyle podziałów, to tylko po to, żeby pracować kreatywnie. Wiecie, jak w salonie wygląda praca. Cztery fryzury i w kółko to samo. Ok? Także możemy trochę popracować mocniej. Teraz zobaczę, czy długość, która tutaj jest, jest dłuższa. Dobra. Zrobimy tak, że ostrzyżemy te włosy na jakąś długość. Niech będzie na przykład taka. Będę pracował teraz w kształcie koła. Już kiedyś wam technikę tego koła pokazywałem, ale te tendencje modowe, które są one, no, będą się opierały właśnie na tym kształcie strzyżenia włosów w kole, więc nie bójcie się tej techniki. Ona daje świetne rezultaty w tendencjach modowych, jak najbardziej wam się to sprawdzi. Pan Brandos, no chyba nie idziesz do śniadaniówki, pokazując, że klient nie musi chodzić do fryzjera. Nie, nie, ja robota wymyśliłem, który będzie ścinał, wiesz? Nie śniadaniówka, nie śniadaniówka, aczkolwiek TV, TV. Dobra, słuchajcie, mam zrobione pierwszą część w kole. Oczywiście wewnętrznie tutaj mogę jeszcze tą grzywkę zrobić krócej. Co będę teraz robił? Rozdzielam ten element na pół. I teraz z tego punktu będę wybierał trójkąty. Pani Iwona Podsiadło, jakie strzyżenie byś wykonał na bardzo cieniutkich i prostych włosach? Na bardzo cieniutkich włosach budowałbym objętości przede wszystkim, żeby jakość włosa na części dolnej była gęsta, a od zależności od tego, czy spłaszczona potylica, czy tu mamy gdzieś spłaszczenia, przekierunkowywałbym, unosiłbym włosy do... Nawet tą technikę, którą teraz robię, na jednym live'ie zrobiłem w kole, mógłbym wykorzystać na przykład na strzyżeniu, więc... Pani Dorota Łojek, czy pasmo jest ruchome?
Nie, wszystko jest przekierunkowane do pasma numer 1, czyli wybierając w ten sposób, wszystko przenosimy do jednego punktu, ale pniemy włosy w kole. Pan Brandos, a to Chińczycy już mają myjki automatyczne, więc czas na Curyło 2.0. Jutruś mistrz. Bardzo ważne, żebyście trzymali też palce. Już nie muszę sobie odmierzać mojej długości, bo pasmo, które sobie wyznaczyłem, jest pasmem nieruchomym. Jedynie co robię, to widzicie, podnoszę delikatnie łokieć, żeby zaokrąglić moją część cięcia. I to jest cała historia. Słuchajcie, te włosy się zaczęły falować mocno. Także może coś z tego będzie. Tak jak klientka, jak przychodzi do was, nie znacie jej włosów, nie wiecie, jak się zachowują, to tak samo teraz z tym manekinem. Okej, okay. W ten sposób mam uszczerzony element. Zobaczcie, co uzyskałem. Przekierunkowując włosy, uzyskałem linię od krótszych, nie wiem, czy to widać, podejdź. Od krótszych do dłuższych. Tak. O, może tak będzie lepiej widoczne? Pani Violetta Salamanco. O, koło, super, lubię koło po szkoleniu u Sebusia. Tak, technika koła jest mega fajną techniką, tylko trzeba ją trenować. Jest fajną techniką, bo równomiernie rozprowadza włosy. Oczywiście trzeba kontrolować ten skrót długości, bo jeśli będzie za krótko, to też można zrobić krzywdę. Pani Iwona Podsiadło, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Pani Iwona, pani Roxana Chrzanowska, widać, widać. Cześć Roxy. No i słuchajcie, kolejny element. Oczywiście słuchajcie, dla osób, które mają chęć, jakbyście mogli udostępnić, będę wam wdzięczny. Wiecie, że w tamtym roku bardzo intensywnie robiłem te live'y, teraz dużo się działo, dlatego też no dużo pracuję. Dużo rzeczy robimy, projektów, bardzo dużo nam czasu też zeszło z wiralem. Otwarciem dwóch miejsc, bo i Sączu żeśmy otworzyli, i Rzeszów, teraz kolejne miasto przed nami. Pani Barbara Dądlewska, ja wreszcie muszę się wybrać na szkolenie do pana akademii. Basia, tak? Tak. Basiu, serdecznie cię zapraszam. Obiecuję dużą dawkę wiedzy i zmianę myślenia, jeśli chodzi o fryzjerstwo i szczerzenie włosów. I druga strona, sprawdzamy. Też ładnie się nam tutaj skomponowało. Zobaczcie, jak pięknie się to zachowuje. W ogóle te włosy mi się tak zaczęły kręcić. Jestem pod wrażeniem. Pani Agnieszka Chwałka, rozrysujesz, jak pracujesz na pierwszych pasmach z trójkąta? Okej, okay, no to musi być tutaj... Czekaj, gdzieś tutaj znajdziemy jakiś... Dalej, chodź. Jeszcze jedno. Dobra. Mamy, widzicie? Tak. Tu jest nasz poziom naszej grzywki. Był nasz pierwszy element, który był szerzony. Pierwszy element, który był szczerzony w ten sposób, i z każdego elementu wybieraliśmy w ten sposób. Pani Iwona Podsiadło, ja się wybieram w czerwcu na szkolenie, już się nie mogę doczekać. Ok? I wszystkie włosy były przekierunkowane do pasma numer 1. Pani Drabik, technologia jak u Jamesa Bonda. Tak jest. Okej, okay, w ten sposób mamy uzyskane krótsze włosy, zobaczcie, na górnej części, czyli to, co widzicie, instagramowe strzyżenia, mocne wydłużenia na bokach i rozejście jeszcze cieniowania na elementach. Okej? Okay. Teraz co robię? Włosy z tej przestrzeni całe, które ustrzygłem, tylko jeden element, górny, zostaje.
Włosy z tej przestrzeni będę zabezpieczał i spinał klipsem. Pani Justyna Rzeczulska, szkolenie u Sebastiana Cyryła uważam za najlepsze i polecam z całego serca. No niedługo się widzimy na takim dłuższym szkoleniu Justynka. A mieliśmy z Justynką jedno spotkanie dwudniowe, ale bardzo miło, dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, skończyłem ten element grzywki. Oczywiście moja pani nie będzie nic tutaj mi narzekać, że ma... jakiś jeden włos mi uciekł. Muszę go jeszcze ostrzyc. Że ma włosy na twarzy, bo ona bardzo jest zamknięta w sobie, więc specjalnie się nie odzywa. Ale jeśli będzie klientka miała po prostu makijaż, słuchajcie, podpnijcie po prostu te włosy i tyle, tak? Żeby jej się nie... Pani Agnieszka Chwałkowska, czyli środek każdego trójkąta jest przy zaroście z przodu? Jeszcze raz, jakbyś mogła przeczytać. Czyli środek każdego trójkąta jest przy zaroście z przodu? Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi. Słuchajcie, to jeszcze raz wytłumaczę. Wyobraźcie sobie, że ustalamy sobie jakąś długość włosa. To jest nasza długość, którą mamy. I teraz wszystkie włosy były ostrzyżone do kształtu głowy w takim kole. Później z tego punktu odgrzywki wybieraliśmy takie trójkątne elementy i przekierunkowaliśmy włosy z tego elementu do środka, z tego do środka i z tego do środka. To samo z drugiej strony. Dzięki temu uzyskaliśmy krótsze włosy, bo one są przez to, że są szerzone w kole i wydłużenia na bokach, bo włosy z pewnej przestrzeni żeście się przekierunkowywali. Czyli przenosiliście ich kierunek. Dzięki temu wydłużyliśmy boki. Pan Brando skrępuje się przed taką dużą publicznością, dlatego siedzi cicho. Duża jest publiczność? 120 osób. Nie, to nie jest dużo. Słuchajcie, jak były covidy w tamtym roku, mieliśmy po 800 osób oglądało nas. Także teraz więcej osób, już wiem, że pracuje. Niektórzy będą nas oglądać z tajniaka, bo wiem, że bardzo dużo też Akademii nas obserwuje i nie potrafią się czasem przyznać do tego, że ich inspirujemy. Ale to jest normalna rzecz. Pozdrawiam zdrową konkurencję. Pani Agnieszka Chwałka. O, właśnie o to pytałam. O, to super. Słuchajcie, precyzujcie bardzo tak pytania, żebyśmy po prostu rozumieli, bo będzie mi łatwiej odpowiadać. Słuchajcie, nie, w ogóle się nie przejmuję tym, co było tutaj. Przechodzę teraz dwóch kolejnych elementów, które są na tej przestrzeni. Tutaj sobie już włosy są. Zobaczcie, jaki piękny kształt powstał. Ja myślę, że jakbym je nawet zostawił w taki naturalny sposób, to bym miał jutro piękne, piękne, wysuszone włosy. Aczkolwiek będę chciał sprawdzić się też, jak to się... Okej, tu mam dwa elementy, które też rozpuszczam. Włosy z tej przestrzeni odczesuję i będę tworzył tutaj kolejną bryłę na tym trójkącie. Ta bryła nie będzie połączona z tymi włosami z boków, ani z jednej, z drugiej strony, ale będzie połączona z tym punktem, który jest tu. I to, czy wy będziecie mieć punkt idealnie na środku, czy go sobie przekierunkujecie, czy dacie go nisko, to tylko zależy od tego, co wy chcecie uzyskać. Okej? Ja zrobiłem z najwyższego punktu, bo również kiedy ja robię strzyżenia, to się uczę. Patrzę, co jest lepszym rozwiązaniem w przyszłości dla moich klientek, dla mnie jaki efekt wyszedł. Kombinuję. My się uczymy, słuchajcie, uczymy się na błędach. Zgadzacie się ze mną? Pani Barbara Dondelewska, ja mam dużo notatek z czasów pandemii, nawet u pana Sebastiana wygrałam zestaw szamponów i odżywek, mega, dużo wiedzy, to było najlepsze wieczory w pandemii, tyle wiedzy od pana Sebastiana. Słuchajcie, jestem Sebastian, także nie mówcie mi pan, bo czuję się starą, a stary nie jestem, także bardzo ci dziękuję za te słowa. No i co, słuchajcie, ustalałem sobie pierwsze moje pasmo. Chcę je połączyć, żeby ono się połączyło idealnie z długością, którą sobie ustalałem wcześniej. Więc muszę kontrolować również moje pierwsze pasmo, które zaczynam, czy będzie takie same. No i teraz, kiedy popatrzę na tą długość, przez to, że sobie przykładam na grzebieniu palce, to również sobie reguluję, jaką wysokość chcę długość robienia mojego pasma. Strzygłem na środek grzebienia i dokładałem jeszcze do tego dwa palce, więc dokładnie wiem, jak mam pracować z moim pierwszym pasmem, żeby kontrolować siebie. To nie jest nic dla nas
jak to mogę wam powiedzieć, że my się będziemy kontrolować. Ja również robię błędy. To nie jest tak, że jest każdy nieomylny. Jestem przekonany, że jakbym wziął parę akademii, które robią, uczą ludzi, to sami byście wiedzieli albo byliście na szkoleniu, gdzie edukator robił błędy. Najgorzej, kiedy nie umie się do nich przyznać. Okay? Pan Brandos, dokładnie tak, obserwują, po cichu potrafią, ale dobre słowo, a nie czasem w drugą stronę. No, rozmawialiśmy już na ten temat, więc wiesz, jak jest sytuacja. Słuchajcie, no i teraz znów, z tego punktu będę znów wybierał radiale, czyli z jednego mojego trójkąta, który jest, będę znów wybierał radiale i przekrąkował do mojego pasma pamięci. Czyli znów element, pach, i przekrąkowuję do mojego pasma. Pani Agnieszka Chwałka, oj tak, uczymy się na błędach. Roxana Chrzanowska, dokładnie, cały czas się uczymy. Świetnie. Widzę, że niektórzy chcą wygrać ten magazyn Estetika. Takie pytanie, kto z was udostępnił ten post? Dajcie łapkę, albo dajcie, napiszcie. Pan Brandos Seba, 29 lat, to już prawie starość. Myślałem, że on mówi o mnie. No, Piotruś, tak, tak, no bo my jesteśmy w podobnym wieku, więc to już starość. Słuchajcie, cały czas pracuję, widzicie, żeby nie wyginać mojej pozycji. Mógłbym zrobić to w taki sposób, tak? Obróciłem moje kwiecy głowę. Po prostu. Dlaczego? Bardzo dużo fryzjerów kończy swój przygodę z fryzjerstwem. I zobaczcie, znów kolejne pasmo. Jak pięknie się układają włosy. Okay, mam od krótszych włosów do wydłużenia przy twarzy. Pani Dorota Łojek, ja. Okej, okay. Czyli... udostępniła. Okay. Dziękuję ci bardzo, Dorotko. Pani Monika Jakubowska, ja zawsze udostępniam. Dziękuję. Słuchajcie, wiecie co, to jest też takie fajne podziękowanie za ten czas poświęcony. Nawet wasi, nie wiem, fryzjerzy, z którymi pracujecie, uczniowie, oni też wałkują takie rzeczy. Dzięki temu ludzie stają się świadomie bardziej fryzjerami, bo ich umiejętności wzrastają. Mamy większą konkurencję, to też jest fajne, bo musimy się bardziej starać. Ja pamiętam, w moim mieście kiedyś były 3 salony fryzjerskie, nie będę tutaj nazwy wypełniał, ale oni po prostu mogli sobie robić co chcą, bo i tak klienci wracali. Teraz jest w moim mieście, w Tarnowie, 330 salonów fryzjerskich, a na ulicy, której pracuję, na nie wiem, odległości 100 metrów mamy 7 salonów, więc to był u nas w Tarnowie, ten wie, bo już nie rozumiem, tu masz salon, tu jest salon, tu jest salon. Pamiętam, że pracuję z kształtem głowy, więc też moje przekierunkowania idą najpierw w tej przestrzeni, później tu, a później wynoszę tu. Pan Ernest Romański, Janik, co powinna zrobić osoba, która 14 lat nie pracuje w zawodzie, a chciałaby wrócić i musi zacząć wszystko od początku? To jest pytanie do mnie? Tak. Słuchajcie, no bardzo ważne, jeśli kogoś nie stać na szkolenia, jest tyle w internecie, tylko znaleźć sobie akademię, która bardzo mądrze przekazuje wiedzę, bo wiecie, teraz się zrobił, każdy chce być edukatorem. Nawet ostatnio rozmawiałem z Mariem, że Majerem, że ktoś tam był na szkoleniu i po jednym szkoleniu ktoś otwierał akademię, więc wiecie, no to wszystko trzeba wraz z umiejętnościami, tak? Ja bardzo dużo szkół przeszedłem, zanim zdecydowałem się na stworzenie akademii swojej i szkoły edukatorów. Bo wiedziałem, że jeszcze muszę sam potrzebowałem wiedzy. No i teraz zobaczcie, na tej przestrzeni, nad uchem, znów pojawiło mi się to samo co na grzywce, czyli dłuższe boki, krótszy środek. Część, którą uszczypłem, mogę sobie zabezpieczyć? Pobieram sobie pasmo z najwyższego punktu na głowie. To jest tutaj. I teraz będę robił to samo na tej przestrzeni tu. Czyli mimo tego, że pracuję kreatywnie i pracuję z dużymi dyskonekcjami, to mam jakiś punkt odniesienia długości, kształtu, formy, kontroli.
Pani Monika Podbardowska. Dobry wieczór, wróciłam dopiero do domu, ale nadrobię zaległości. Pozdrawiam z Białego Stoku. Pozdrawiamy Biały Stok. W Białym Stoku jeszcze nie byłem. No i co jest też, słuchajcie, nasz kurs edukatorów, który ludzi szkolimy, rusza w UK, także będzie się działo na wyspach. No i zaczynamy znów z kształtem głowy, czyli przykładam grzebień do układu głowy, wyczesuję pasmo, odmierzam sobie długość, którą chcę, którą założyłem, czyli będzie to długość. I zobaczmy, czy on nam się połączy z naszym punktem. Dokładnie. Zobaczcie, łączy się z naszym punktem. Sprawdzę sobie jeszcze tą część, czy nie jest delikatnie za długa, bo mam takie odczucie, ale może się mylę. Jest ok. Troszkę tylko. I teraz zobaczcie, z tego trójkąta rozdzielam ten włosy na pół i wybieram radial. To widać w ten sposób. Później będzie kolejny, czyli teraz jest taki. Później będzie kolejny i kolejny. I wszystko przekierunkowuję do mojego pasma numer 1. Czyli w mojej terminologii fryzjerskiej jest to system numerologiczny jakiego kształtu? Kiedy wszystkie włosy przekierunkowuję do jednego punktu. Zobaczymy, co odpowiedzą. Pani Klaudia Warecka, czy mógłbyś w międzyczasie poopowiadać o szkoleniu dla edukatorów? Tak, szkolenie dla edukatorów, słuchajcie, do tego projektu zaprosiłem zewnętrzne osoby. Jest to Agnieszka Poliwka-Jesz, jest to Justyna Zachara, jest to Rafał Stanowski, jest to Mirosław Skwarek, jest to Izabela Pietruszka-Kruska. Jest to Jakub Lichorowiec. To są osoby, które zaraz wymienię dokładnie za co są odpowiedzialne. Mamy socjologa, mamy psychologa, mamy certyfikowanego coacha Galupa, mamy fotografa, trychologa, pana od mody, pana od PR-u, pana od... uczą was jak prowadzić social media, żeby zwiększyć wasze obroty. Jest to roczny kurs, który przygotowuje nie tylko jako edukatora, ale też jako osobę, która chce zwiększyć obroty w salonie, bo wie tak naprawdę, jak to zrobić. Dodatkowo macie sesję wizerunkową, gdzie możecie sobie później te wszystkie materiały wykorzystywać w social mediach. No i kończy się to egzaminem. Teraz właśnie pierwsza grupa będzie kończyła, a już są 4. No i teraz ruszamy z UK kolejną grupą. Także nawet nie musisz mieć doświadczenia, żeby być w tym programie, bo idziemy takim programem, który uczy wszystkiego po kolei, czyli 9 możliwych kombinacji, jakie są we fryzjerstwie, a później tak naprawdę zależy od ciebie, ile poświęcisz czasu. Dostajecie zadania domowe, no, takie jak w szkole. Jest dobry nauczyciel i zły nauczyciel. Jestem tym najgorszym, zawsze wiecie, o co chodzi. Okej, słuchajcie, jeszcze jeden element. Tylko ja wiem, że tutaj muszę go dociąć jeszcze do grzywki, więc to będzie jeszcze do elementu grzywki, bo mi brakowało, jeśli chodzi o długość. Ale ten element, który jest tutaj. Pani Justyna Ramsey, Hairgarden trójkąt, Marta Złotek trójkąt, Agnieszka Chwałka trójkąt. Dokładnie tak. Dokładnie tak, brawo. Kiedy przekierunkowujemy wszystkie włosy, to tak jak przy Bobie, automatycznie nam się włosy, zobaczcie, i na części bocznej pięknie nam się tutaj wydłużają. Jest tu jakiś jeden błąd, okay? I nie odcinam go tutaj, tylko szukam, dlaczego tu się to tak stało. Wrócę sobie do mojego pierwszego pasma, może gdzieś przeniosłem element, albo go po prostu nie ostrzygłem. Wyczesuję włosy, szukam. Pani Drabik, czy są jeszcze zapisy? Mówisz o Polsce, czy mówisz o UK? Bardzo o UK. Tak, tak. Słuchajcie, tam jest też bardzo, co jest bardzo ważne, grupy są, nie są duże, ok? Więc jak najbardziej, jeśli chcesz, to napisz wiadomości, to nas przekaże ci wszystkie szczegóły, prześlemy ci agendę trenerów, opisy, co zawiera to szkolenie, ok? I słuchajcie, został nam jeszcze element, który jest z tyłu,
Pan Brandos, egzamin państwowy u profesora Sebastiana Curyło. Piotruś, tak jest, egzamin państwowy. Słuchajcie, no też pomagamy, żebyście się rozwijali, bo to nie jest tak tylko, że ja powiedziałem, że moim zdaniem fryzjerzy powinni być najbogatsi na świecie, więc... Dobra, słuchajcie, i znów mam moje pasmo, to jest, i teraz znów będę wędrował z kształtem, przekierunkowywał, więc na bokach znów będę miał rozbudowane elementy. Włosy z przestrzeni, które mnie nie interesują, czyli z tej przestrzeni, będą odczesane bardziej do przodu. Pochylam sobie głowę w dół, wyczesuję włosy na dół, muszę zmoczyć oczywiście. Czy to, co teraz tłumaczę, jest dla was zrozumiałe? Ktoś ma jakieś pytania związane z tym krzyżeniem? Ktoś nie rozumie tego? Dajcie znać, bo też jestem ciekawy, mogę jak coś, to starajcie się zadawać te pytania, będzie mi łatwiej wam na nie odpowiadać, jeśli chodzi o szczerzenie, bo będąc tutaj, wiecie, wszystko wygląda bardzo proste. Pani Drabik, wszystko jasne, Izabela Pawłowska-Polańska, jasne, Klaudia Warecka, wszystko super, tłumaczysz na bieżąco. Super, to fajnie, się cieszę, że rozumiecie. Tutaj długości, słuchajcie, sobie musicie sami ustalać, bo ja wam tylko pokazuję technikę. Nie sugerujcie się, że ja wybieram długość na 3 cm i 7 mm, bo to nie na tym polega. Ja wam tylko chcę pokazać technikę, a jak wy sobie ją, nawet tą technikę możecie na grzywce samej zrobić, że zastanawialiście się pewnie kiedyś, jak zrobić tą technikę, właśnie, że ta grzywka jest środkiem, u góry jest krótsza, a później jest dłuższa, no to właśnie już wam pokazałem, tak? Ja to wykorzystuję też na różnych przestrzeniach i tak jak mówiłem, się pracuję bardziej kreatywnie i łączę tutaj ze sobą parę technik, no ale też nie chciałem wam po prostu po raz kolejny pokazywać boba albo linii prostej, bo już po prostu tym można żygać, przynajmniej w moim odczuciu. Jedzie ktoś do kogoś na szkolenie i po raz piąty robi to samo, więc to już jest nudne, nie? Pani Dorota Łojek, będzie pięknie rozbudowana forma na potylicy i powyżej mega. Dokładnie, słuchajcie, będziemy mieć połączenie paru tutaj form. I teraz z mojego punktu, który jest na dole, który ostrzygłem, tu jest ten kształt, będę wędrował znów radialnie, czyli będę wybierał takie podziały, takie, takie i będę przekierunkował wszystko do jednego pasma, do koła. Pani Paulina Kosacka, dla mnie to mega trudne, ale ja żółto dziób. Tak, no słuchajcie, no i nie jest to technika klasyczna. Ja tutaj bardzo pracuję z różnymi kształtami, więc dla niektórych może być to też niezrozumiałe. Ale jestem świadomy tego, więc jeśli ktoś by chciał popracować bardzo klasycznie, jak najbardziej takie szkolenia również prowadzę, jeśli będzie taka wasza potrzeba. Więc może napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, może macie potrzeby właśnie takich klasyk. No ja idę teraz, to co wam pokazuję, jest to co będzie modne, więc tendencje modowe, wy zresztą widzicie, oglądacie, przepraszam, Instagram, Facebooka, na TikTokach widać też te formy. Tak jak mówiłem, dla osób, które jeszcze nas subskrybują, to też dostają za darmo filmiki, więc jeśli ktoś z was nie otrzymał takiego filmiku, a zapisał się, to dajcie znać, bo to jest, osoby później się pisały, że otrzymały, a niektóre nie otrzymały, więc gdzieś tam był problem, ale później doszliśmy, dlaczego tak się stało. Salon Vena, teraz trzeba tylko znaleźć pierwszą ofiarę w salonie na przetestowanie tej pięknej fryzury. Nie ofiarę, tylko klientkę, która będzie pięknie zadowolona. Słuchajcie, tak na poważnie. Technika, którą pokazałem na samym początku na grzywce, mega, mega modna technika grzywek. Także pani, teraz tylko ciachać. Pani Barbara Dondelewska, klasyki wracają, long bob z mocno wyciętym tyłem. No jeśli chodzi, słuchajcie, o modę, to wiecie, modę wykreujecie, tak? Ale jeśli chodzi, tak naprawdę chcecie wiedzieć, to lata, końcówka 90. i początek lat 2000, więc w każdym okresie modowym był gdzieś bob, tylko różnego rodzaju. Long bob, lob bob, pixie bob, shaggy bob, ok? Więc
kwestia tego, w jaki sposób, ale fajnie, że wiemy, w jaki sposób to wykonać, ok? Co mamy teraz? Mamy boki, które dłuższe, element środkowy krótszy i znów to samo. Te elementy się znów nam łączą ze sobą, tak? Rogi. Tu znów jest dłuższy, środek jest krótszy i znów element z tego boku połączył się nam z tym bokiem i ten element z grzywką nam się tutaj połączył. Więc mamy taką formę cieniowanego, zaokrąglonego wszędzie. Zobaczcie te punkty, jak wyczeszę. Pięknie nam się widać, że tu jest koło z tej przestrzeni. Pan Piotr Brandos, Sebastian, a ty kiedy znajdziesz czas na kolejne treningi, szkolenia z innymi pomysłami? Masz czas spać, jeść i dla rodziny? Nie rozumiem tego pana. Sebastian, a ty kiedy znajdziesz czas na kolejne treningi, szkoleń z innymi pomysłami? Masz czas spać, jeść i dla rodziny? Tak jak wielko trudzia śpię po... zresztą nieraz gdzieś tam mamy kontakt ze sobą i gdzieś tam rozmawiamy, to wiesz, że ja mało śpię. 4 godziny snu jest wystarczające, więc... Słuchajcie, rozpuszczam warkocze. Wiki tak mnie to skręciła, że to będą, wiecie, dredy. Pani Justyna Rzeczulska, grzywką będę już jutro trenować, bo akurat mam klientkę z grzywką. Słuchajcie, no ta grzywka jest cudowna. Po prostu technika, tą, którą pokazałem na całości, wykorzystajcie tylko na grzywce i zobaczycie, jakie są efekty. To budowanie objętości z tyłu, które zrobiłem, to też jak najbardziej, słuchajcie, do wykorzystania. Nawet w formach męskich. Tych pejsów nie musicie zostawiać, których ja tutaj zostawiłem, to tylko po to, żeby było trochę bardziej, wiecie, z pazurem. Żeby podkreślić to cięcie. Oczywiście to jeszcze pocieszę Piotruście, bo ruszam z projektem Kaden Color, który będę też prowadził. Wykorzystanie tylko 6 paneli kolorystycznych. Rozłożenie na głowie, dające, zdejmujące, budujące techniki. No i tam piękny kołtuj się zrobił, ale to nic. Pani Roxana Chrzanowska, odpoczywasz przy pracy? Słuchajcie, ja lubię ścinać włosy, lubię, kiedy klientki wychodzą zadowolone. Bardzo mi to... Oczywiście, no, to nie jest tak, że tylko żyję samą pracą, bo też potrzebuję się regenerować, więc też byłem na urlopie. Wróciłem niedawno z wakacji. Kolejne mam gdzieś tam zaplanowane, aczkolwiek to nie mam problemu z tym, że muszę pracować 14 godzin. I nie stękam, jak to niektórzy mówią. Mam swoje marzenia. Powoli je realizuję, tak jak każdy z was. No ale w życiu mamy wybory, tak? Ale codziennie, słuchajcie, również... zobaczcie, jak pięknie to nam się połączyło. Codziennie również, słuchajcie, ja się też szkolę. To nie jest tak, że wiecie, no cały czas gdzieś wykupuję jakieś szkolenia, mam konsultacje z innymi trenerami online, znanymi nazwiskami. Nieraz bardzo późno w nocy, bo jak na przykład szkolenia mam z ludźmi z Ameryki, z trenerami, to nie ma możliwości, że te szkolenia mam o godzinie obiadowej, że sobie mogę pozwolić, tylko nieraz jest to późno w nocy. Słuchajcie, teraz te emocje najlepszy takim sposobem, żeby zobaczyć kształt. Jest pochylenie głowy w różnych przestrzeniach. I teraz widać, jak one są ostrzyżone w tej przestrzeni. Widzicie? Jest ta fałka, którą też stworzyłem, którą mówiłem wam, że będzie taka litera U. Przez to, że przekierunkowaliśmy włosy z jednego do drugiego punktu. Są elementy dłuższe space'ów, okej? Okay? I już mi się bardzo podoba. Pani Justyna Ramsey Hair Garden. Petarda to strzyżenie. Zobaczcie, jak się pięknie rozchodzą te włosy. Jakbyśmy popatrzyli też od góry, to podobnie fleczkę tak z góry, zobaczcie, to będą elementy tak jakbyście widzieli gwiazdę, tylko ona jest jeszcze pięknie zaokrąglona, bo tutaj mamy dłuższe włosy, zobaczmy, tu mamy dłuższe włosy, tu są znów krótsze, zobaczmy, widzicie? To samo jest z drugiej strony, krótsze, boki dłuższe i no i element grzywki w ten sam sposób, dłuższe, środek krótszy, czyli wszędzie równomiernie rozłożyliśmy ten element. Okay. Teraz co, zmoczę delikatnie włosy. Będę teraz używał serii. Mam tutaj serii.
to jest tylko szapka. Słuchajcie, włosy na pewno kręcone, które byśmy chcieli dobrze, żeby się nam ułożyły, to na pewno by wymagało, słuchajcie, umycia. Bo włos kręcony nie lubi, kiedy się go wyczesuje tyle razy, co ja go wyczesałem. Najładniejsze włosy kręcone to włosy, które są w naturalny sposób i nieraz na pewno przekonaliście się, że wasze klientki mówiły, że najładniejsze mają włosy, kiedy sobie same umyją i wyschną w naturalny sposób. Co będę teraz robił? Dla osób, które nie wiedzą, jak rozczesować włosy kręcone, rozczesujemy je po prostu do góry. Czyli w taki sposób, jakbyście chcieli zrobić taką, nie wiem, koparką, łyżkę, podnieść te włosy po prostu w taki naturalny sposób. Pani Monika Jakubowska, pięknie. Salon Vena Bajka. Słuchajcie, no oczywiście te włosy na dole, długość moglibyście wyciąć sobie jakoś tam kształt jakiejś linii. Ja je zostawię takie dłuższe, to też będzie miał taki swój urok. Ale w salonie na pewno bym nie zostawiał takich dłuższych, bo nie mają, aż nie są takie gęste, więc takie piórka nie do końca by mi się tutaj widziały. Ale to jest manekin, więc jak najbardziej mogę. Słuchajcie, będę używał detektora. Tak je podsuszę szybciutko, żeby tylko zobaczyć kształt. Wiem, że suszenie jest takim etapem, który jest troszeczkę nudny, ale chcę, żebyście zobaczyli ten efekt suszenia włosów. Strumień, jak daje, to daje strumień na jedynkę i daje tutaj podmuch maksymalnego ciepła. Aczkolwiek, żeby teraz przyspieszyć, daje dwójkę, także na to nie patrzcie, ok? Zawsze najzwyczaj najbrzydsze włosy, przynajmniej jak patrzę na ludzi w tej szkole, tu jest najbrzydszy, jeśli chodzi o loki. Zgadzacie się, że ten obszar tutaj między potylicą a koroną głowy jest najbardziej zawsze najbrzydszy, jeśli chodzi o loki. Zgadzacie się z tym, co mówię? Więc podnosimy włosy i sobie je po prostu suszymy, ok? Ja teraz, żeby przyspieszyć troszeczkę, będę używał mocniejszego podmuchu, tak jak mówiłem. Pani Klaudia Barecka, pytałeś o propozycję na live'a, może jak dobrze ciąć kręcone włosy. Tak, słuchajcie, no to co powtarzam, jeśli chodzi o włosy kręcone, nie wolno ich epilować, nie wolno ich zmiękczać, nie używać degażówki. Wszystko co powoduje tuszenie włosa, żeby nie było na lokach. Bo technika po prostu musi być kompaktowa, czyli odcięte włosy, tak jak ścinałem, klasycznie normalne cięcie. Pan Paweł Dudek, super lekkość, Joanna Szczyborowska, bardzo ciekawa forma. Tak, słuchajcie, nie robiłem tej techniki jeszcze na żadnym live'ie, więc też chciałem wam pokazać. Przy okazji macie połączenie różnych form. Myślę, że fajna propozycja dla klientek, które lubią trochę pojechane fryzury, jeśli chodzi o kręcone włosy. Ale również ta technika się sprawdzi na włosach nie kręconych. Pani Adrianna Ubacka, tak, tak, prawda. Pan Brandos, tak bardzo dużo fryzjerów wbija dyfuzor w głowę. Ja, słuchajcie, nie zmiatam tych włosów, nie robię czegoś takiego, bo też widziałem, że kręcicie. Bardziej unoszenie tych włosów i położenie na dyfuzorze, ażeby klientka jeszcze nie parzyło. Odwracamy loki, strumień, żeby odpadał, więc też automatycznie można odbić włosy od nasady. Zobaczcie tylko, podniosłem troszeczkę już, jaki piękny kształt tutaj nam powstał. Pani Agnieszka Pałka, tak w ogóle nie lubię dyfuzora, nikt mnie nie uczył porządnie wysuszyć na dyfuzorze. To jest bardzo ważne, Aga, tak? Tak. Aga, żebyś nie dawała dużego podmuchu, wiesz? Daj mały właśnie podmuch i dużo fryzjerów mówi, że zimne powietrze, ja daję ciepłe, maksymalnie ciepłe i naprawdę staram się unosić włosy i nie zgniatać ich. Tak samo jak produkt nakładam, to nie biorę, że zgniatam rękami loki. Tylko bardziej staram się nałożyć produkt, później wyczesać do góry i suszarką delikatnie tylko im pomóc, żeby się falowały, ale nie popycham tego loka, bo on jest wtedy skuszony. Pani Drabik, tak kręcone włosy sprawiają mi najwięcej trudności. To słuchajcie, mam bardzo dużo kręconych włosów. To co mówię do was, nie
pracujcie epilacjami, nie pracujcie, nie kombinujcie. Dnijcie je po prostu, odcinajcie idealnie prosto. Wykorzystujcie naprężenia w palcach, mocniej, mniej. Stronę grzebienia, którą doczesujecie. Pani Drabik, jakie produkty do kręconych włosów? Okej, okay, przytrzymaj na kreskę, później się słyszy. Słuchajcie, my pracujemy na tymi... To są dwa produkty, które mi przygotowuje włosy. Pierwsze to jest szampon z marki Farmagan. Jakby ktoś chciał, na hasło Curyło macie 40% rabatu na pierwsze zamówienie. Czyli na hasło Curyło w marce Farmagan dostajecie rabaty, tylko musicie powołać, że jesteście ode mnie. To są dwie serie. Szampon i seria maski, którą trzeba otrzymać chwilę na włosach. Ale również tutaj akurat nie mam... W tej samej serii jest odżywka też do włosów kręconych. Tylko akurat tutaj nie mam wystawionej na... Z tyłu jest odżywka. Jest na półce, tak. Ale to niczym się nie różni, tylko kolorem i zawartością. Pani Drabik, czy w UK można kupić? W UK tak, będzie możliwość takiego zakupu. Wszyscy, którzy są zainteresowani szkoleniami i produktami i informacją, gdzie odnośnie kursów edukatorskich i tak dalej. Proszę, napiszcie do nas wiadomości prywatne. Jutro na pewno Wam odpiszemy, albo jeszcze dzisiaj, później jak będzie taka możliwość. Jeśli nie, to jutro na pewno odpiszemy Wam. Napiszcie też w tym od razu adres mailowy. Prześlemy Wam ofertę szkoleniową. Pani Iwona Chojnacka. Natomiast to, co Pan pokazuje, jest rozwijaniem włosów. Tak, jeśli ja bym dał duży strumień powietrza, to bym je rozmuchał, tak? Teraz pracuję na mniejszym, ale gdybym zrobił taki sposób, że daję bardzo duży strumień, wtedy mam duży podmuch i wtedy popatrzcie, co się dzieje z włosami. One fruwają, a jak mniejszy, to nie zmieniam jego naturalnego opadu, okej? Okay? Pani tutaj Iwona jeszcze napisała wcześniej, że jak się wgniata, włosy są bardziej kręcone. No nie do końca. Słuchajcie, jeśli włosy nie jest mocno kręcone, tak możecie sobie pomóc, ale on jest spuszony. On nie jest ładnie, chodzi o to, że jak weźmiesz rok, na tych przestrzeniach nie ma takich spuszonych włosów, on jest widoczny, gdzie jest skończony. Okej? Okay? Miejmy na uwadze, że słuchajcie, ja nie pracuję na włosach kręconych. Gdybyście chcieli zobaczyć, bo są też manekiny do włosów kręconych. I tutaj jest manekin, który został przeze mnie rozczesany, ale to jest włos skręcony. Zobaczcie różnicę loka. Okej? Okay. To jest włos skręcony. Również są takie manekiny. Więc tutaj można sobie potrenować na... Główka się nazywa Alma. Więc jakby ktoś chciał popracować na włosach kręconych, również możemy zrobić takie szkolenie z takich włosów, tylko trzeba nam zgłosić, wtedy zamówiłam specjalne główki. Pani Sylwia Chojnacka, dopiero teraz dołączyłam. Sebastian, jak zwykle sztos. Uwielbiam Twoje techniki strzyżenia. Słuchajcie, no nie jest to klasyka, często wiecie, ale też mogę Cię zobaczyć, że ja też tyle klasyki, bo w salonie, słuchajcie, ja nie mam wszystkich pań, które tną się awangardowo. Moje klientki to panie, które, tak jak u Was, pracują bardzo klasycznie, chcą mieć fryzury dobrane do stylu pracy, do, wiecie, a tutaj po prostu mogę się wyżyć na szkoleniach, jeśli ktoś ma potrzebę takiego szkolenia, no to wtedy mogę się wykazać i pokazać mi umiejętności tworzenia fryzur, a nie po raz kolejny ścinania tego samego. Zobaczcie, jaka piękna gwiazda się rozłożyła. To są włosy, które nie są kręcone, ale zastosowaliśmy produkty. No one całkiem fajnie nam się zachowały, tym bardziej, że tak jak mówię, pierwszy raz pracuję na tym manekinie, jeśli chodzi o ten rodzaj główki, bo dostaliśmy ją właśnie teraz na próbę. Pani Estera Romańska, Janik, strach nie ogarnia, czy sobie poradzi. Jeszcze raz? Strach, pani Ernesta Romańska, Janik, strach nie ogarnia, czy sobie poradzą. No słuchajcie, na pewno musicie wrócić do tego filmu 10 razy. Bo ja codziennie też oglądam filmy i się szkole, to nie jest tak, że zjadłem rozumy, to oglądam film ten sam film parę razy. Okej? Okay? Rozrysowuję go,
Daję sobie na... przewijam, żeby cofnąć ruchy, zobaczyć. Na tym to polega, tak? To jak wszystkim, czego się chce nauczyć, musimy dwa razy do tego podejść. Słuchajcie, ja w tym momencie tak bardzo szybko skończyłem suszenie. Jeszcze podniosę tego manekina, żebyście zobaczyli kształt, jaki stworzyliśmy z profilu. Jak możesz tutaj? Daj na chwileczkę. Uzyskaliśmy cieniowanie, które zobaczcie jest wchodzące w trójkąt, bo jak podniesiemy te włosy, to tutaj widać te elementy dłuższe i taki tworzy się nam bryła. Na bokach, jak widać, są tu elementy dłuższych włosów z tej przestrzeni i z tej przestrzeni. Bryła układa się taki trójkąt, ale ten trójkąt jest troszeczkę zaokrąglony. Te elementy pejsów to słuchajcie, nawet jakbyśmy wycięli teraz tył dosyć krótko i zostawili, nie wiem, tylko przy uszach takie elementy, myślę, że też bardzo ciekawie by to wyglądało. Zobaczcie na tą bryłę całą, jakoś ja jej specjalnie nad nią nie pracowałem, żeby ją, nie wiem, wynosić, jakoś podnosić, tylko sam element szerzenia, jak nam stworzył pasmo. To samo druga strona. No i nasz przód. Grzywka, która jest od krótszego elementu przechodząca na boki. Okay? Widać to nawet na włosach, jak ona się pięknie rozkłada. No i krótsze elementy u góry, które są ostrzyżone w kole. Okay? Na każdej przestrzeni jest ten element, który nam wypełnia potylicę, że ona nie jest płaska i część obszaru górnego. Także tak to wygląda. Tutaj było jeszcze pytanie. Jakieś... Czekajcie. Co uważasz o twistowaniu włosów kręconych i wcinaniu się? Oczywiście, słuchajcie, jeśli chcecie, żeby włosy kręcone wam się lepiej jeszcze kręciły, ja nie twistuję. Robię taką technikę, że podnoszę sobie włosy i punktowo nacinam elementy. Okay? Tak jakbyście ścinali włosy, ja nie będę teraz nacinał, tak jakbyście ścinali włosy afro, to biorą pasma pojedyncze i odcinają. Okay? To ja robię pojedyncze elementy, robię punktowe nacięcia, żeby podbijać włosy. To jest tak na takiej zasadzie, jak teraz bym tutaj rysuję pod jeźdźki. Może tą stronę. Tak jakby było tutaj pasmo włosów, które bym podniósł i nożyczkami bym co drugi obszar będę nacinał, okay? Czyli tak, nacinam w jednej przestrzeni, w drugiej, tak jakbyście cegły kładli naprzemiennie. Okay? Robię takie punktowe nacięcia, wtedy ten włos będzie kręcony tu. Czekajcie, bo... Ten włos będzie kręcony tu, ten też będzie kręcony tu. Ten już będzie kręcony tu, ten już będzie kręcony tu, ten będzie kręcony tu. Ok, robię takie mikro nacięcia, to spowoduje właśnie pracę tych loków. Mamy? Dobrze, słuchajcie, chciałem wam bardzo dziękować za dzisiejszy live, że byliście ze mną. Tak wygląda bardzo szybko wysuszona ten manekin. Najładniejszy efekt będzie tak naprawdę jakbyśmy ją umyli i zostawili jeszcze, co bym miał tylko i zobacz jeszcze ten kształt, pokaż z góry. Dzisiaj on się pięknie rozkłada, bo w każdej z tej przestrzeni przez środek idzie koło, tu idzie też koło, a boki są przekierunkowane z jednej strony, z drugiej strony, z tyłu i z czwartej oraz ten tył, który został przeze mnie wycięty, zobaczcie, pięknie wypełnia się na całej przestrzeni, tworząc w pewnym momencie trójkąt, ale wydłużając się później na bokach. Ok? To samo tutaj pod spodem, jak podniosę te włosy. Od krótszych włosów do dłuższego tyłu, czyli mam od razu wypełnioną potylicę. Dzięki temu tak stworzył się taki element troszeczkę takiego trójkąta. Bardzo taka fryzura awangardowa, aczkolwiek mówię, długości to już jest w waszym zakresie. Długości, jeśli to będzie dłuższe, mniejsze pensy, to bardzo klasycznie można wykorzystać tą technikę do pracy salonowej, śmiało.